Projekt w imieniu tych, co nie mówią, zaprasza na film Ocalić chomika. Polska w prawie 60% to użytki rolne. Istnieje niewiele gatunków ssaków, które przystosowały się do życia na ich terenie. Jednym z nich jest kolorowy i waleczny chomik europejski. Ponad 30 lat temu zamieszkiwał połowę naszego kraju. Dziś nie występuje już na większości odnotowanych stanowisk. Chomik europejski, tak jak znacząca liczba innych gatunków żyjących na naszej planecie, znika z jej powierzchni. Powodów jest wiele. Od celowego tępienia gryzoni, przez intensyfikację rolnictwa, rozpowszechnianie monokultur i chemizację, przecinanie stanowisk tych zwierząt ruchliwymi drogami, zmiany klimatu, pogatunki inwazyjne, w tym puszczane wolno psy i koty. Kilka lat temu gmina Jaworzno we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra i Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła program, którego celem jest ocalenie chomika europejskiego na jej terenie. Jest ona jedyną gminą w Polsce, która aktywnie zdecydowała się chronić tego wyjątkowego gryzonia. W realizację programu włączył się także ogród zoologiczny w Poznaniu, gdzie chomiki są hodowane. Zwierzęta pochodzące z hodowli są regularnie wypuszczane na starannie wybrane jaworznickie pola celem wzmocnienia tamtejszej populacji. Chomiki przetrzymywane są w przestronnych klatkach, wyścielonych grubą ilością ściółki, w której, tak jak w naturze, mogą tworzyć tunele i nory. Dorosłe chomiki mieszkają pojedynczo, młode razem z matkami. Do dyspozycji mają domki, w których śpią, robią zapasy lub odchowują młode. Młodzież w fazie socjalnej posiada dostęp do dużych kołowrotków. Dzięki temu chomiki się nie nudzą, wykorzystując nadmiar energii oraz ćwiczą mięśnie przed przeprowadzką na wolność. Tam muszą być sprawne, zwinne i silne, by stworzyć pod ziemią swoje własne chomikowe królestwo. Uciec przed drapieżnikiem i bronić się przed intruzem. To bardzo odważne i waleczne zwierzęta, a jeśli mają przetrwać na wolności, takie muszą pozostać. Co roku w hodowli dwukrotnie przychodzą na świat młode. W roku 2020 przyszedł na świat jeden z najliczniejszych miotów. W poznańskiej hodowli powitaliśmy 12 osobników chomika europejskiego. Zwierzęta żywione są pokarmem naturalnym, który dostępny będzie na wolności. Opiekunowie chomików w hodowli doglądają je i sprawdzają ich stan zdrowia, starając się jednak ograniczać kontakt ze zwierzętami do czynności niezbędnych, po to, by skutecznie można było je przywrócić naturze. Chomiki podupadają na zdrowiu rzadko, ale gdy zachorują, jak wszystkie zwierzęta w poznańskim zoo, mogą liczyć na weterynaryjną pomoc. Ten chomik był jednym z moich pacjentów. Gdy wyzdrowiał, został wypuszczony na wolność. Nadszedł dla chomików wielki dzień. 41 osobników wybrano, zważono, oznakowano i załadowano do transportu do miasta Jaworzno, gdzie realizowany jest program ochrony chomika europejskiego dla tego miasta. Wszystkie dorosłe osobniki pojadą w oddzielnych klatkach, tak jak mieszkają w hodowli, po to, by zapobiec agresji między tymi terytorialnymi samotnikami. Po kilku godzinach podróży docieramy na miejsce. To tutaj, na tym polu uprawnym, chomiki z poznańskiej hodowli będą stawiać pierwsze kroki na wolności. Zwierzęta zostaną wpuszczone do klatek aklimatyzacyjnych. Wypuszczone bezpośrednio na wolność, uciekając w popłochu, byłyby łatwym celem dla drapieżników. W klatkach zdążą się uspokoić, oswoić z otoczeniem i podjąć dalsze decyzje.
Świdrem ziemnym wydrążone zostają zaczątki nor, nad którymi umocowane zostaną wspomniane klatki aklimatyzacyjne. Te wstępne korytarze posłużą chomikom jako kryjówki na pierwsze godziny przebywania w nowym miejscu. Następnie chomik przystąpi do własnych prac ziemnych i albo wykopie się z klatki i ucieknie, albo stworzy tu swój własny dom. Zajmuje to zwierzęciu zwykle dobę. Woliery rozmieszczane są w różnych miejscach. Do przygotowanych klatek aklimatyzacyjnych wpuszczone zostają zwierzęta. Klatki zostaną teraz osłonięte przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Gdy minie doba i każdy chomik poszerzy tunel lub ucieknie, klatki zostaną zebrane. Chomik europejski jest jednym z gatunków, dzięki którym nasze pola żyją. Zjadając i chomikując nasiona różnych roślin, rozsiewa je. Ogranicza rozwój jednych, by dać możliwość odrodzenia innym. Taką samą rolę odgrywa w świecie owadów, które stanowią część jego diety. Sam jest pokarmem dla wielu gatunków drapieżnych, chronionych w naszym kraju prawem, głównie ptaków. Dzięki skomplikowanym i często rozległym systemom nor dba o odpowiednie nawodnienie i napowietrzenie gleby, użyźniając ją. Chomik europejski usiłuje przetrwać w czasach intensywnego rozwoju cywilizacji, spełniając swoją rolę w przyrodzie. Prognozy naukowców mówiące o jego wyginięciu do 2038 roku powinny motywować do podjęcia działań mających na celu czynną ochronę gatunku w całym kraju. Tylko od nas zależy, czy polski rolniczy krajobraz stanie się martwy, czy pozostanie w nim życie. Nowe życie, które co roku przychodzi na świat w poznańskim ogrodzie zoologicznym, daje nadzieję na przetrwanie gatunku. Wypuszczone na wolność młode muszą jednak odnaleźć przychylność ludzi. Jeśli chcesz wesprzeć ochronę chomika europejskiego w Polsce, dowiedz się więcej na www.salamandra.org.pl i pomóż chomikowi ocaleć na naszych polach. Dzięki w imieniu tych, co nie mówią. Maria Kuczkowicz.